Czy w ogóle był rozważany taki pomysł, aby prezes NBP Marek Belka już teraz podał się do dymisji, a następnie został ponownie zgłoszony przez obóz Platformy Obywatelskiej? Takiego pomysłu w ogóle nie było, nie było nawet rozmów na ten temat. O tym dowiedziałam się z gazet. Zresztą dobrze, że pan prezes Belka bardzo szybko uciął te spekulacje, bo no, jest u nas prawo, są pewne zasady, jest kadencyjność. Kadencyjność trwa od dnia do dnia i należy tego prawa przestrzegać. No, ale PiS podejrzewał, że takie ale macie pani, plany. To ugrupowanie ciągle coś podejrzewa i we wszystkim wierszy spisek, a ja chciałam, żeby pamiętali koledzy z PiSu, jak kiedyś zmieniali Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I zawsze wtedy, kiedy tworzą teorie spiskowe, żeby przypomnieli sobie, jak w ciągu kilkudziesięciu godzin zmienili zasadę, taką konstytucję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan profesor Belka ma kadencję, będzie pracował do końca swojej kadencji. Ale Prawo i Sprawiedliwość ma rację w jednym, że w ostatniej chwili jest uchwalona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Nie, ale to nie w ostatniej chwili. No naprawdę, ten projekt ustawy składał, bo to jest projekt prezydencki, był składany nie na ostatnią chwilę, tylko każda ustawa musi być sprawdzona pod względem prawnym i przez nasze biuro w Sejmie, i przez ekspertów. Musi być konsultowana. I ona jest procedowana zwykłym tempem, ani za szybkim, ani za wolnym. Także ja tak, tutaj ale nie została zgłoszona poprawka, zgodnie z którą tak naprawdę ten Sejm będzie wybierał 5 członków Trybunału Konstytucyjnego, a w poprzedniej wersji ale było zdaje to się, tylko że 3 członków. Te funkcje Trybunału raczej powinny być apolityczne i niepolityczne. Sejm powinien tu wybrać osoby najlepsze pod względem merytorycznym. Ale w Sejmie decyduje większość sejmowa i jest to koalicja rządząca. W tym samym koalicja rządząca przyznała sobie prawo do wybrania 5 członków Trybunału, a nie 3. Zatem ten projekt jeszcze nie został zakończony. Wyszedł dopiero z Sejmu, trafi do Senatu. Ja nie wietrzę tutaj żadnego spisku. Ten projekt trwał. Każdy projekt w tej chwili, jak słyszymy, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie powinien być procedowany, ale Sejm podjął się pewnych zobowiązań. Były przygotowywane projekty. Czasami rzeczywiście prace nad projektem trwają wiele miesięcy i gdzieś następuje przyspieszenie, bo przedtem są sprawdzane pod względem legislacyjnym. Tak jak mówiliśmy, większość ustaw zostaje zrobiona w czerwcu. Ale gdyby PiS robił coś takiego, że zwiększał liczbę członków Trybunału, których wybierze sam w Sejmie, no to na ale pewno Platforma by protestowała. Nie sam. I naprawdę Sejm kieruje się swoim rozsądkiem. Rzeczywiście w Sejmie trzeba mieć większość, żeby podejmować decyzje. Ale do tej pory w naszej historii wybory członków Trybunału nie budziły emocji i wszystkie osoby, które sprawowały te funkcje, były szanowane przez ogół społeczeństwa. Pani minister, Mariusz Błaszczak w TVP Info, szef klubu PiS, mówi, że prezydent Duda, który apelował, żeby rząd już nie podejmował żadnych istotnych decyzji, miał także na myśli ustawę o in vitro. Kiedy pani zdaniem ta ustawa będzie przyjęta? Ja mam nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta dosyć szybko. Już właściwie podkomisja w Sejmie skończyła pracę nad tą ustawą. Niestety na posiedzenie komisji Klub Prawa i Sprawiedliwości, który nie pracował w podkomisji, wycofał się z tego, złożył 80 poprawek, więc to trochę opóźniło tempo prac, ale mam nadzieję, że moi koledzy pracujący w tej komisji no, rozpatrzą te poprawki dosyć szybko i mam nadzieję, że w czerwcu ta ustawa zakończy procedowanie parlamentarne. Czyli prezydent Komorowski będzie musiał podjąć jakąś decyzję, bo ma tylko 30 dni na decyzję, czy podpisuje, czy wetuje, czy wysyła do Trybunału. Prezydent Komorowski obiecywał, że tę ustawę podpisze, a ta ustawa, wiemy, że procedowana jest i prace nad nią trwają przez wiele lat. Pani premier Ewa Kopacz bardzo wyraźnie zapowiedziała, że chciałaby, żeby ta sprawa za czasów jej rządów została zamknięta i żeby ta ustawa wyszła w życie, bo sytuacja takiego bezprawia nie może dalej funkcjonować i mam nadzieję, jestem przekonana, że słowa tutaj dotrzymamy. Ale Jacek Sasin uważa, że prezydent nie powinien zajmować stanowiska, że już stracił mandat do podejmowania tak ważnych decyzji w tak kontrowersyjnych sprawach. No i prezydent elekt też apelował, abyście in vitro porzucili. Ta ustawa... Prace 8 lat trwają nad tą ustawą. Prezydent Komorowski wyraźnie mówił, że tę ustawę podpisze. Platforma się do tego zobowiązała i wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić. Bylibyśmy nieuczciwi wobec naszych wyborców, bylibyśmy nieuczciwi wobec rodzin, które starają się o skorzystanie z tej metody i poza tym należy tę sprawę uporządkować. Bo następne Unia Europejska także od nas wymaga w trybie pilnym, dlatego że przekroczyliśmy już wszystkie dozwolone terminy i w Polsce nie ma żadnych regulacji dotyczących in vitro, żadnych zabezpieczeń. Dlatego musimy to zrobić, dotrzymać.
słowa. No tak, ale Platforma Obywatelska zwlekała 8 lat z tym. Sama pani wie, bo wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, jak to jest trudny temat i ile musiało odbyć się dyskusji w naszym klubie. I cieszę się, że doszliśmy w klubie do tego porozumienia i to kilka miesięcy temu. I jest determinacja, żeby ta ustawa była, mimo że wiem, że wśród części moich kolegów budzi ona wątpliwości.